Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątek, piąteczek, piątunio. Widzimy się dzisiaj na chwilę na takiej wyjątkowej YouTube'owej lekcji religii. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, chciałem Wam bardzo podziękować za ostatnie 3 dni Waszej obecności na rekolekcjach. Dziękuję za przysyłane słowa różnego rodzaju, za różne uwagi. Dziękuję za podziękowania, za to, że mogliście w tych rekolekcjach uczestniczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli ktoś jeszcze na przykład zapomniał o naszych rekolekcjach online, albo zaspał, albo coś bardzo ważnego mu przeszkodziło, żeby wziąć w nich udział, to może wejść na kanał YouTube'owy naszej parafii. Link do tego kanału jest w komentarzu pod tym filmikiem i nadrobić te rekolekcje. Myślę, że warto. Kochani, bardzo Wam dziękuję już za przysyłane prace domowe związane z rekolekcjami. Cały czas czekam na pracę od wszystkich uczniów. Wiem, że dacie radę. Przypominam, że ma to być praca, którą zadawał ksiądz Marcin. Ksiądz Marcin w trakcie rekolekcji mówił, jakie zadania należy zrobić. Jeśli ktoś nie jest pewny, to niech sobie również włączy jeszcze raz konferencję dla swojej klasy i znajdzie to zadanie. One były przede wszystkim pierwszego dnia wymieniane. Drugie ogłoszenie jest takie, że cały czas czekam na Wasze pytania. Jeśli macie jakieś pytania do mnie i chcielibyście, żebym na nie odpowiedział, to zachęcam. Na pytania związane z czymkolwiek, z tym, co się dzieje, związane oczywiście najlepiej z religią, z naszą wiarą, z przeżywaniem tego trudnego czasu, czasu, który jest wymagający, który jest trudny, ale z Panem Bogiem damy radę. Damy radę z Panem Bogiem, damy radę z innymi ludźmi, więc jeśli chcecie o coś zapytać, to śmiało przysyłajcie do mnie pytania przez system Librus albo przez formularz, jeśli ktoś chce to zrobić anonimowo. Link do formularzu podany pod spodem, pod tym filmikiem. Na razie tak naprawdę jedno konkretne pytanie dostałem, za które bardzo dziękuję. W zasadzie 2, ale od jednego nadawcy. Pierwsze pytanie to było, jakie modlitwy należy odmawiać najlepiej w tym czasie epidemii? Otóż tak naprawdę zawsze można modlić się swoimi słowami. Ja myślę, że Panu Bogu bardzo się podoba taka modlitwa, która jest szczera, która płynie z mojego serca i w której ja po prostu Pana Boga poproszę tak jak potrafię o to, żeby mi pomógł, mnie albo innym ludziom w tym trudnym czasie. Jeśli nie muszę uczyć się jakiejś formułki, nie muszę czytać specjalnego tekstu, modlitwa serca własnymi słowami, tak jakbyście poprosili swoją mamę lub swojego tatę o coś bardzo ważnego. Ja na przykład osobiście mówię do Pana Boga w tym czasie, Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola, ale pomóż nam. Zachowaj nas od choroby, zachowaj nas od cierpienia, od nieszczęścia. Pomóż wszystkim tym, którzy służą innym. Pomóż lekarzom, pomóż pielęgniarkom, pomóż naukowcom, którzy pracują nad wynalezieniem lekarstwa na tego wirusa. Pomóż nam, żebyśmy się wspierali. Daj nam cierpliwość, daj nam siłę. Coś w tym rodzaju. Myślę, że taka modlitwa jest naprawdę bardzo piękna i bardzo dobra. Ale jeśli ktoś chce skorzystać z tego, co zaleca Kościół w tym czasie, to może się pomodlić przede wszystkim modlitwą tak zwanych suplikacji. To jest taki śpiew błagalny do Pana Boga o to, żeby uchronił nas przed
przed złem, które może nam zagrozić. Modlitwa suplikacji to jest taka modlitwa, którą się zwykle śpiewa. My w naszym kościele świętego Kazimierza w Pruszkowie od już chyba 2 tygodni śpiewamy ją po każdej mszy świętej. Możecie sobie w tym czasie wejść na stronę parafii. Link do tej strony jest podany również pod spodem. Wszystkie msze teraz święte są transmitowane online na naszej stronie i na naszym kanale na YouTubie. Każda msza święta, jaka jest w kościele, jest transmitowana. I tam, gdzie jest to msza śpiewana, czyli ja gram na organach albo siostra Barbara, śpiewamy na koniec mszy suplikacje, czyli takie błagania o oddalenie od nas wszystkiego tego, co jest, co złe, co nam zagraża. Między innymi mówimy tam o zagrożeniu w powietrzu i o zagrożeniu śmiercią. To jedno, a poza tym jest również piękna modlitwa papieża Franciszka na ten czas. Wklejam do niej też link pod spodem. Jeśli ktoś chciałby jej się przyjrzeć i ją odmówić, to jak najbardziej zachęcam. I drugie krótkie pytanie związane z moim filmikiem, na którym gram pieśń wielkopostną. Tydzień temu wam taki filmik podsuwałem. Gram ją na organach. No i było pytanie, kiedy będzie możliwość przejścia na organy i zobaczenia, jak organy wyglądają z bliska i po co są te białe przyciski. Kochani, ja wam obiecuję, ja już się tego nie mogę doczekać, żebym się z wami wszystkimi zobaczył i was wszystkich, może nie wszystkich naraz, bo się nie zmieścimy, ale obiecuję, każdą klasę, jak tylko będzie pierwsza lekcja religii, to pójdziemy sobie na spacer do kościoła, wejdziemy na organy, wszystko wam pokażę wtedy, jak te organy wyglądają i po co jest cała ściana białych przycisków, czemu one służą. Więc na to jesteśmy umówieni. Czekam na wasze prace. Wystawię za nie oceny. Chcę wystawić same 6, więc starajcie się, jak najlepiej możecie. Czekam cały czas na pytania. I dzisiaj na koniec zapraszam was bardzo, bardzo mocno na godzinę 17 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej z naszego kościoła. Ono będzie transmitowane również na stronie parafiaświętegokazimierza.pl. Link jest na dole. Bardzo was proszę o obecność. Jeśli tylko możecie, zachęćcie swoich bliskich. Możecie razem taką modlitwę przeżyć. Na pewno będzie to dobry czas. Dzisiaj jest piątek, a więc dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Trudny Wielki Post mamy w tym roku, bardzo wymagający od nas siły, cierpliwości, wiary i zaufania. W Drodze Krzyżowej możemy takiej siły, taką siłę również w sobie odnaleźć i o nią prosić. A więc zachęcam was dzisiaj na godzinę 17 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Informacje, jak je zobaczyć, są na dole. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie. Nie wychodźcie z domu, chyba że na krótki, bezpieczny spacer po konsultacji z rodzicami. I do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.